Cześć youtuberzy, z tej strony Lukcio32. Dziś chciałbym nagrać taki vlog na temat tego, co ostatnio w ubiegłym tygodniu przytrafiło mi się z moim nowym telefonem i jak zostało to naprawione. Zacznijmy od tego, że w grudniu 2020 roku jako prezent mikołajkowo-gwiazdkowy kupiłem nowy telefon. Wybór padł na telefon Xiaomi Mi 10T Pro. Przez 4 miesiące używania tego telefonu do 22 kwietnia 2021 roku nie było problemów z telefonem. Aktualizacje, jakie instalowałem na telefonie, nie powodowały żadnych problemów. Po prostu nie było problemu z telefonem. Niestety 22 kwietnia 2021 roku dostałem aktualizację, która niestety zepsuła telefon. Spowodowała problem z złączeniem telefonu z domową siecią Wi-Fi. Nie pomogło, chwilowo pomógł restart do ustawień fabrycznych, ale problem powrócił. Znalazłem w internecie sposób, jak zrobić, aby telefon łączył z domową siecią Wi-Fi. Polegał on na tym, żeby włączać za każdym razem hotspot, a następnie łączyć się z domową siecią Wi-Fi. Ale to jest zbyt zawiłe i trzeba by za każdym razem włączać hotspot i łączyć. Postanowiłem, że pobiorę jeszcze raz oprogramowanie. Po włączeniu hotspota i połączeniu się z domową siecią Wi-Fi pobrałem jeszcze raz oprogramowanie. Niestety problem powrócił, polegający na tym, że telefon nie chciał łączyć się z domową siecią Wi-Fi. Postanowiłem, że tam, gdzie kupię telefon, oddam go do serwisu w ramach reklamacji. 23 kwietnia, to był piątek, pojechałem do tam, gdzie kupiłem telefon. Zgłosiłem telefon do serwisu. Nie minął tydzień, a 28 kwietnia dostaję informację, żeby zgłosić się do sklepu celem dokończenia reklamacji. Pojechałem do sklepu, okazało się, że telefon wrócił z serwisu i w serwisie wymienili płytę główną. Powiem wam, że jest to mój drugi telefon, w którym padła płyta główna. Pierwszym moim telefonem był Huawei Mate 20 Lite, telefon z niskiej półki, a drugim był właśnie Xiaomi Mi 10T Pro. Po wymianie płyty głównej, telefon jak na razie łączy się z internetem, łączy się z domową siecią Wi-Fi, nie ma problemów. Także tak wyglądała sytuacja z moim nowym telefonem. W taki sposób zostało rozwiązane. Pozdrawiam wszystkich. Lukcio32.